Znicze, kwiaty i modlitwa. To dzisiaj żywi mogą ofiarować zmarłym. Tradycyjnie przed uroczystościami Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, miasta Częstochowy, starostwa powiatu częstochowskiego oraz służb mundurowych zapalili znicze, m.in. na grobienie znanego żołnierza Walei Sienkiewicza i pod figurą księdza Jerzego Popiełuszki. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Polska to ziemia i groby, dlatego 1 listopada, ale 11 listopada tradycyjnie jako naród spotykamy się przed grobami, tablicami pamięci naszych rodaków, którzy o Polskę walczyli, ale również tak zwyczajnie po polsku, tak jak to w naszej tradycji jest, oddajemy cześć naszym zmarłym, dziękując im za ich dorobek, za to, że możemy żyć w wolnej ojczyźnie, ale za to, że mamy rozwijający się dobry kraj i wyrażając tam pamięć, chcemy ich zapewnić, że będziemy pomnażać to, co po sobie zostawili kolejnym pokoleniom. Aby podkreślić ceremonię związaną z obchodem Dnia Zadusznych i Wszystkich Świętych, po to, żeby uczcić tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, o to, żebyśmy dzisiaj byli wolni i mogli cieszyć się życiem. To są ci, którzy godnie zasłużyli się dla niepodległej Polski, żołnierze, powstańcy, urzędnicy czy też księża. Dlatego delegacja powiatu częstochowskiego co roku uczestniczy w tym doniosłym wydarzeniu, oddając hołd, którym dobrze zasłużyli się dzisiejszej Polsce. Mamy im co zawdzięczać.